Cześć, witajcie. Na moim kanale było już wiele o tynkach betonowych. Dzisiaj też będą tynki betonowe. Tym razem pokażę Wam, jak zrobić subtelny efekt betonu architektonicznego za pomocą wałka. Zatem zapraszam Was na prezentację. Pozdrawiam, Adam, malarz bizantyjski. Jak w przypadku każdego tynku betonowego, pracę rozpoczynamy od położenia podkładu. Podkład ma za zadanie stworzyć warstwę szczepną, żeby tynk betonowy nam dobrze związał z podłożem. Podkład nakładamy wałkiem i tym samym wałkiem możemy równie dobrze wymodelować strukturę. Oczywiście czystym wałkiem. Samą masę nakładamy pacą i w zasadzie tylko te dwa narzędzia będą nam potrzebne do stworzenia efektu tynku betonowego modelowanego wałkiem. Nakładamy tylko jedną grubą warstwę tynku. Po nałożeniu tynku na niewielką powierzchnię wałkujemy wałkiem, tworząc dość wyraźną strukturę. Struktura wstępnie uformowana, wałek idzie do mycia, a my czekamy, aż nam tynk delikatnie przyschnie, żeby później go zatrzeć i wykładzić i stworzyć efekt finalny. Strukturę wygładzamy pacą. Ważne, by paca była czysta, żeby tylko delikatnie przygładzać strukturę, nie dokładać dodatkowego materiału. Po stworzeniu struktury za pomocą wałka, po gdzieś okolicach 15-20 minutach, należy ten tynk przygładzić pacą. W niektórych miejscach zrobi się praktycznie gładki, w niektórych będzie delikatnie porowaty. Stworzy nam się to efekt delikatnego, minimalistycznego tynku betonowego. Tego typu efekt możemy spokojnie położyć na dużej powierzchni. Nie będzie męczył, będzie subtelny, delikatny i bardzo ładnie wyglądał. Wpasuje się w każde pomieszczenie. Na samym końcu, po stworzeniu i wygładzeniu tynku, należy go zaimpregnować. Impregnat położymy jutro, żeby tynk dobrze wysechł. Tynk zaczyna nam już podsychać w miejscach, gdzie jest go mniej, po prostu już zaczyna dużo mocniej jaśnić. To jest ważna informacja, ponieważ przy nakładaniu tynku, tego typu tynku, on jest dużo ciemniejszy, podczas wysychania mocno jaśnieje. Także klient musi o tym wiedzieć, żeby czasem się nie przerazić, jak zobaczy tak ciemną ścianę. Albo na odwrót, jak zobaczyć tak jasną ścianę po wyschnięciu. Także widzimy się jutro na impregnacji. Do zobaczenia.
tomorrow. Tynk impregnujemy gąbką. Najlepiej mieć dwie gąbki. Jedną nakładamy impregnat, drugą ścieramy nadmiar. Wtedy impregnat wnika głęboko w każdą porowatość struktury i tynk jest w pełni zaimpregnowany. Impregnat powoduje, że tynk mocno ciemnieje, lecz po wyschnięciu impregnatu tynk wraca do swojego normalnego koloru. Po zaimpregnowaniu nasz tynk betonowy jest w pełni zmywalny. Można go zmywać nawet detergentami. Pokazałem Wam dzisiaj efekt dekoracyjny, który można stworzyć w zasadzie w ciągu jednego dnia. Gdybym wczoraj trochę dłużej poczekał, mógłbym jeszcze położyć impregnat i w zasadzie zamknąć całą zabawę z naszą dekoracją. Tynk efektowny, ciekawy i bardzo szybki w wykonaniu. W zasadzie potrzeba tylko packę i wałek i efekt zrobiony. Także moi drodzy, jeżeli interesuje Was tego typu dekoracja, piszcie do mnie w komentarzach lub w mailach. Zrobię Wam fajną ofertę na zakup tego typu materiału. Położenie, widzieliście, jest naprawdę banalne. Oczywiście nie zapominajcie o łapce w górze i subskrypcji, żeby kanał mógł się rozwijać i żebym Wam jeszcze tych efektów dekoracyjnych pokazał bardzo wiele. Także widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Pierzina, hopie, ty się weź, Rudino Skorbin, bo ty niewyraźnie wyglądasz. Zobaczyliście efekt bardzo szybko.